Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowna pani marszałek, szanowni państwo radni, szanowni państwo, a przede wszystkim panie mecenasie, bo przepraszam, ja czegoś też nie mogę zrozumieć. No, wypowiedź była tutaj bardzo długa, ja dziękuję za to, ale chciałem przypomnieć, że jak przeczytałem wniosek, to dotyczył on informacji dotyczącej śledztwa w sprawie niegospodarności na szkodę Funduszu Górnośląskiego S.A. w związku z udzieleniem nieuzasadnionych ekonomicznie zamówień na dostawy środków ochrony osobistej do placówek medycznych. Panie mecenasie, ja myślę, że obaj znakomicie wiemy, że śledztwo to nie jest jakieś tam sobie dochodzenie, to jest jasne, prawnie zdefiniowanie pojęcie procedury karnej i śledztwo, jak wiadomo, prowadzi się tylko i wyłącznie w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego. O występki, gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA. Nie mamy do czynienia z tym przypadkiem. O występki, gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i tak dalej. To wszystko jest jasne. Natomiast wybaczy pan, z tego czterostronicowego wyjaśnienia ja nie zrozumiałem zasadniczej kwestii, która została poruszona przez wnioskodawców. Dlatego bardzo uprzejmie bym pana prosił o wyjaśnienie krótkie i konkretnie. Kto i jakie śledztwo w tej chwili prowadzi na temat niegospodarności w Funduszu Górnośląskim? O takie krótkie oświadczenie i uzupełnienie tego bardzo bym prosił, bo nie rozumiem tego fragmentu. Dziękuję.